Człuchowie. Dlaczego? Właśnie to był klucz, że małe miasto i jedyna rzecz w Polsce. Od razu udało mi się zarazić tym marszałka województwa pomorskiego, no i moich szefów. Sponsorzy też podłapali temat. Poszło. Olśbogi Festiwal to jest impreza niepowtarzalna. Nie ma drugiej takiej, ani w Polsce, ani w naszej części Europy. Założeniem festiwalu jest pokazanie tego gatunku tutaj u nas w Polsce, w tej części Europy. To niejednokrotnie jedyna szansa, żeby zobaczyć najlepszych artystów boogie-woogie w Polsce i jedyna szansa dla tych artystów, żeby w Polsce zagrać. My mamy tutaj największe gwiazdy gatunku. Ballroom Kings, Go-Getters, Boogie Boys, Gene Taylor. Staramy się co roku wprowadzać jakiś nowy, ciekawy akcent. W ubiegłym roku to było kino samochodowe, które w tym roku na pewno będzie podtrzymane. W ubiegłym roku to było party Boogie Woogie, które w tym roku również będzie. Pin Up Girls też. Dużą frajdą jest też to, że spełniamy takie swoje dziecięco-chłopięce marzenia. Bartek, ja śmiem nazwać go dyrektorem artystycznym festiwalu. Na tle wydarzeń międzynarodowych festiwal w Człuchowie wygląda bardzo dobrze. Zdecydowanie plasuje się w czołówce i to jest powód do dumy. On chyba najbardziej zna temat, jeździ. On się uczy od innych, ja od niego. Robię to, bo od tego jestem.